Witam Was. Pokażę Wam dzisiaj, w jaki sposób przesadzam moje rośliny cytrusowe. Posiadam ich trzy, a więc dwie cytryny i jeden kumkwat. Dwie cytryny stoją po prawej stronie, a kumkwat po lewej. Zakupiłam je w zeszłym roku przez internet. Już raz je przesadzałam do specjalnego podłoża dla cytrusów. I w ciągu roku ładnie mi się rozrosły i teraz muszę już znów je przesadzić. Te doniczki, w których obecnie rosną, są za małe i bardzo szybko mi wysychają, co przyczynia się do tego, że czasami mi te roślinki więdną. Więc muszą już zostać przesadzone do większych doniczek, które tutaj już po lewej stronie są ustawione. To jest kumkwat. Nawet tutaj mamy jeszcze napis. Pisze kumkwat. On ma takie owoce podobne do mandarynki, ale bardziej podłużne. To są dwie cytryny. Jedna nazywa się Rara, a druga Livia, ale nie wiem, która jest która. Jedna już zaczęła kwitnąć i zawiązywać owoce. Z tego powodu muszę ją przesadzić bardzo delikatnie. Cytrusy będę sadzić już w takich większych donicach. To są takie zwykłe donice produkcyjne. One mają dużo dziur. Nie będę układać na dnie drenażu z keramzytu, ponieważ ja układam drenaż z keramzytu na podstawkach. Więc nie chcę tutaj zmniejszać objętości doniczki. Aby przez te dziury nie wysypywała mi się ziemia, to na dno wkładam papier. To jest celuloza, ten papier się rozłoży. On jest biodegradowalny. Tu już jest przygotowane podłoże. I tak, możemy użyć specjalnego podłoża dla cytrusów i takie podłoże sobie zakupić. Stosowałam takie w zeszłym roku. Okazało się bardzo dobre. Teraz go nie posiadam i zrobiłam sobie swoją własną mieszankę. Cytrusy lubią podłoże próchniczne i lekko kwaśne o pH od 5 do 6,5. To podłoże musi być też przepuszczalne, czyli woda musi szybko przez nie przepływać. Nie może być błotniste, aby nie gniły korzenie. Teraz powiem, z czego składa się ta mieszanka. Więc tak, to podłoże przygotowałam z podłoża przeznaczonego specjalnie do cytrusów. Dodatkowo dołożyłam podłoże uniwersalne, które ma troszkę wyższe pH. Do tego dołożyłam podłoże do rododendronów i azalii, które jest kwaśne. Dałam go dosyć sporo. Rozluźniłam je perlitem i piaskiem. Dodatkowo dałam jeszcze ususzonej skórki bananowej, ponieważ taka ususzona skórka bananowa zawiera dużo potasu, a cytrusy muszą zawiązywać owoce i bardzo ten potas jest im potrzebny. Jak wiecie, owoce są źródłem potasu. Jeśli spożywamy dużo owoców, to dostarczamy do organizmu dużo potasu. Banany mają dużo potasu. I skórka bananowa też. I żeby rośliny mogły wyprodukować owoce, to właśnie potrzebują potas. Tutaj jest wysuszona na wiórz skórka bananowa, która została pocięta na mniejsze kawałki. I taką skórkę domieszałam do mojej mieszanki. Dodatkowo dołożyłam trochę zużytego podłoża po storczyku. To jest zużyte podłoże już po storczyku, ono jest przerobione. Takie podłoże składa się z kory sosnowej, to jest sosna pini. Już się przerobiło, przekompostowało, więc będzie dobre, więc dołożyłam parę garści. W literaturze można znaleźć, że właśnie taką rozdrobnioną korę sosnową właśnie można dodawać do podłoża do cytrusów. Dodatkowo użyłam piasku.
Też dałam kilka garści. Im grubszy piasek, tym lepszy. Korę sosnową i skórkę bananową dodałam w ilości kilku garści. Dwie, trzy. Nie za dużo. Podsumujmy więc. Nasza mieszanka składa się w połowie z podłoża do azalii i rododendronów i w połowie z podłoża do cytrusów i podłoża uniwersalnego. Do tego ma dodanych trochę dodatków, takich jak perlit, piasek, zużyta kora po storczykach i rozdrobniona, wysuszona skórka bananowa. Dobrze, skoro już mamy przygotowane podłoże, zabieramy się za przesadzanie. Roślinę bardzo delikatnie wyjmujemy z tej doniczki. Trzeba kilka razy pouciskać doniczkę, aby łatwiej było ją wyciągnąć. Delikatnie wyjmujemy. O tak, i przenosimy tutaj do tej doniczki, do uprzednio przygotowanego dołka. Możemy troszeczkę poluzować korzonki. No i delikatnie przesadzamy. Brzegi tu jeszcze można osypać podłożem. No jedna cytrynka już została przesadzona. Teraz tę samą czynność trzeba będzie powtórzyć z pozostałymi dwoma roślinami. Drenaż robię w taki sposób, że sypię keramzyt do osłonki lub na podstawek. I na tym keramzycie ustawiam moje rośliny. Nadmiar wody wsiąka w keramzyt. Później ta woda paruje i tworzy wokół rośliny więcej wilgoci. Bardzo dobrze mi się to sprawdza. Cytrusy już zostały przesadzone. W środku jest kumkwat, a po brzegu dwie cytryny. Teraz trzeba je podlać. Podłoże nie powinno być ani zbyt mokre, ani suche. Zawsze powinno być lekko wilgotne. Cytryny najlepiej podlewać wodą miękką. W tym celu dobrze jest łapać deszczówkę lub używać wody przegotowanej i odstanej lub wody miękkiej dostępnej na terenach górskich. Wodę twardą prosto z kranu stosujemy już naprawdę w ostateczności. Jeśli już nie masz innej, no to zastosuj. Ale jeśli masz bardziej miękką wodę, to woda miękka jest dla cytryn zdecydowanie lepsza i dla innych cytrusów także. Woda twarda nie jest odpowiednia z tego powodu, ponieważ zawiera dużo soli wapnia i magnezu, a cytrusy nie lubią nadmiernego zasolenia podłoża i te sole przyczyniają się do podwyższenia pH, które z kwaśnego staje się bardziej obojętne lub zasadowe, a cytrusy lubią pH lekko kwaśne. Na tym kończę ten film. Jeśli uważacie, że publikuję wartościowe treści, zostawcie proszę łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam serdecznie.